Znanoc stolic lekki gwar, na brukach świata buty star. Śląskie warsztaty artystyczne w katowickim klubie Katofonia były wyjątkową okazją do nauki śpiewu, ustawienia głosu, emisji, nauki ruchu scenicznego. Inicjatywa powstała już ładnych parę lat temu, nie liczyłem, które to są warsztaty. Odbywają się w okresie wakacji i ferii zimowych. Chodzi o to, żeby młodzież zainteresowaną muzykowaniem przyciągnąć, zorganizować jej wolny czas, no i przy okazji udzielić fachowych rad. Zajęcia prowadzili znani muzycy, artyści i pedagodzy uczelni artystycznych. Staram się zapraszać wybitnych specjalistów. Moimi gośćmi są specjaliści od emisji głosu, od ruchu scenicznego. Tak, żeby w jakiejś tam pigułce młodzież dostała rady, którymi będą mogli się kierować w rozwoju swojej dalszej kariery. No. Pokazują nam różne techniki śpiewania, czy też na przykład techniki ruchu scenicznego, co jest bardzo pomocne w wokalistyce. Bardzo fajnie, fajna atmosfera, fajne przygotowanie, super band, naprawdę. Genialnie się śpiewa. W wakacje mieliśmy na dworze przed klubem Katofonia właśnie, na takiej małej scenie. Podejście bardzo fajnie się śpiewało, no a w zimę ze względu na warunki pogodowe mamy tutaj w środku. Warsztaty są bardzo fajne. Bardzo fajna atmosfera, przez co fajnie się śpiewa. Super właśnie band, jak kolega powiedział. No i ogólnie można się wiele nauczyć. Poziom jest zawsze zróżnicowany, zawsze trafiają się jakieś perełki, zawsze trafiają się osoby, które zaczynają, które przychodzą tutaj pierwszy raz. Budujące jest to, że wiele osób przychodzi tu po raz kolejny, czyli rozumiem, że ta formuła w jakiś sposób się sprawdza, bo ciągle wracają, przychodzą z nowymi utworami. Zwieńczeniem warsztatów był koncert finałowy uczestników zajęć, którzy po cichu liczą na to, że w przyszłości przyjdzie im występować na scenie zawodowo. Mam nadzieję, że uda mi się związać przyszłość z tą branżą, no ale zobaczycie. Mam nadzieję. Teraz do szkoły muzycznej się dostałem, chodzę, więc mam nadzieję, że coś w przyszłości będzie. Zaczęło się od tego, że dostałam się do szkoły muzycznej na wiolonczele, ale bardzo chciałam grać na fortepianie, dlatego zrezygnowałam i w sumie prywatnie się uczyłam na fortepianie. A potem poszłam na jazz, na śpiew, przepraszam. To jest takie hobby. Jeżeli się uda coś więcej, no to będę się bardzo cieszyć, ale no zobaczymy. Udział w zajęciach był całkowicie bezpłatny. Warsztaty sfinansował Urząd Miasta Katowice oraz Urząd Wojewódzki.